Rozdział 7. Po południu tego dnia, kiedy Tyr opuścił błotnistą sadzawkę, Langdon i Bruce dotarli do przełęczy i zaczęli zstępować do doliny na zachód. Dochodziła druga, gdy minąwszy przełęcz, przewodnik zawrócił po konie, a Langdon przez lornetkę badał z wysokiej góry okolice. Kiedy wreszcie po dwóch godzinach Bruce zjawił się z dwoma wierzchowcami i patelnią, obaj ruszyli brzegiem strumienia, wzdłuż którego wędrował Tyr. Gdy o zmierzchu rozbili obóz, dzieliło ich jeszcze parę mil od miejsca, w którym Tyr napotkał Muskwę. Jak dotąd nie odnaleźli wcale na piasku śladów rannego zwierza. Bruce jednakże twierdził stanowczo, że grizzly idzie w tym właśnie kierunku, wędrując jedynie skalistym zboczem górskim. Mój miły Jimmy, zaczął przewodnik, gdy zasiedli po kolacji i palili fajki. Kiedy wrócisz na łono cywilizacji i będziesz pisał o niedźwiedziach, to proszę cię bardzo, nie bądź takim idiotą, jak większość twych kolegów. Przed dwoma laty miesiąc cały włóczyłem się z jednym przyrodnikiem. Był tak zachwycony wycieczką, że obiecał mi przysłać parę tomów swych bazgrot o życiu dzikich zwierząt. Dotrzymał słowa. Zacząłem czytać. Śmiałem się na razie. A potem ogarnęła mnie taka pasja, żem wszystkie szpargały cisnął w ogień. Niedźwiedzie są bardzo interesujące. Można o nich pisać całe tomy ciekawych rzeczy, nie robiąc jednak z siebie wariata. Wystarczy być w zgodzie z prawdą. Langdon potakująco skinął głową. Trzeba polować i zabijać. Polować i zabijać całe lata, nim się odnajdzie prawdziwy sens wielkich łowów, rzekł zwolna, patrząc w ogień. A gdy się pojmie tę najwyższą rozkosz, gdy się jej odda serce i duszę, wtedy spostrzega się, że największą sumę wrażeń daje nie morderstwo, ale właśnie oszczędzenie życia. Chodzi mi bardzo o tego grizzly i będę go miał. Nie porzucę tych gór bez jego futra. Ale z drugiej strony mogłem przecie dziś zabić dwa inne niedźwiedzie, a nie próbowałem nawet strzelać do nich. Uczę się łowów i zaczynam się naprawdę rozsmakowywać w polowaniu. A kiedy człowiek poluje jak należy, uczy się wielu rzeczy. Bądź spokojny. To, co napiszę o niedźwiedziach, nie będzie wyssane z palca. Nagle obrócił się nieco i spojrzał na przyjaciela. Opowiedz no mi parę tych głupstw, któreś znalazł w książkach, rzekł. Bruce wypuścił kłąb dymu i namyślał się chwilę. A więc w największą wściekłość wprawiło mnie to, co ci pisarze bredzą o tak zwanych znakach niedźwiedzich. Jezus Maria! Taki bubek twierdzi, że kiedy niedźwiedź chce zawładnąć jakimś szmatem kraju, to staje dęba pod pierwszym lepszym drzewem i robi znak na pniu. No i panuje w okolicy, zanim inny miś, większy, nie sięgnie jeszcze wyżej. Czytałem nawet, że jeden grizzly, chcąc pognębić przeciwnika, przytoczył do pnia drzewa kłodę i wlazł na nią. Co za brednie! Ślady pazurów niedźwiedzich na drzewie nic nie oznaczają. Widziałem, jak niedźwiedzie ostrzą sobie od drzewa zęby i pazury niby koty. A latem, kiedy tracą sierść i skóra je swędzi, stają na dwóch łapach i ocierają się o pnie. Stąd te znaki na korze. To samo robią karibu, łosie i jelenie, żeby zetrzeć mech z rogów. Niektórzy pisarze twierdzą również, że każdy niedźwiedź ma swój wyłączny teren. Głupstwo! Widziałem raz 8 dorosłych grizzly na zboczu jednej góry. A pamiętasz, jak przed 2 laty w malutkiej dolinie, co miała może milę długości, ustrzeliliśmy 4 grizzly? Czasami to prawda. Zdarza się pomiędzy nimi samotnik. Ot... w guście tego, za którym gonimy teraz. Ale i on nie jest wcale jedynym niedźwiedziem na swym terytorium. Założę się,
że w obu tych dolinach żyje ich jeszcze ze 20 sztuk. Zresztą przyrodnik, o którym mówię, nie umiał nawet odróżnić śladu czarnego niedźwiedzia od śladów grizzly. I słowo daje, nie wiedział, co to jest niedźwiedź brunatny. Wyjął fajkę z ust i z obrzydzeniem splunął w ogień. Langdon wiedział, że usłyszy coś jeszcze. Ogromnie lubił te chwile, w których Bruce, tak zazwyczaj milczący, poczynał gwarzyć. Niedźwiedź brunatny. Pomyśl tylko, Jimmy. Ten uczony wyobrażał sobie, że istnieje specjalna rasa brunatnych niedźwiedzi. A gdy go zapewniałem, że się myli, że te, które spotyka, są po prostu brunatno barwione czarne niedźwiedzie lub grizzly, śmiał się ze mnie. Uczony. A ja urodziłem się i wychowałem wśród misiów. Wybałuszał na mnie ślepia, gdym mu chciał coś niecoś wtłoczyć do łba o barwach niedźwiedzi. Myślał, że go nabieram. Sądzę, że może dlatego przysłał mi książki. Chciał dowieść, że ma jednak rację. A ja ci mówię, Jimmy, że nie znam stworzenia, którego futro miałoby tyle różnorodnych barw, co futro niedźwiedzia. Widziałem niedźwiedzie z rasy czarnych, białe jak śnieg. Widziałem grizzly barwy kruczej. Widziałem grizzly prawie tak czarne, jak czarne niedźwiedzie. Widziałem i grizzly, i czarne brunatnych odcieni. Widziałem egzemplarze obu gatunków brązowe, złotawe i prawie żółte. Różnią się zresztą pomiędzy sobą nie tylko barwą, ale także charakterem i trybem życia. Tymczasem przyrodnik obejrzy sobie z daleka jednego misia i podług niego opisuje wszystkie inne. To nieuczciwe wobec grizzly do licha. Każdy z tych pisarzy twierdzi na przykład, że grizzly jest krwiożerczą bestią, że to największy ludożerca. Nieprawda. Grizzly rzuca się na człowieka tylko wówczas, kiedy nie ma innego wyjścia. Jest ciekawy jak dzieciak i łagodny, jeśli mu nie zawracać głowy. Większość zresztą prowadzi wegetariański tryb życia. Większość to nie znaczy wszystkie. Widziałem, jak grizzly ciągnęły kozice, barany, karibu. Ale widziałem też, jak inne grizzly szukały pożywienia na tych samych zboczach, na których pasły się tamte zwierzęta i nie rzucały się na nie. To ciekawe bestie, Jimmy. Godzinami możesz gadać o niedźwiedziach, mówiąc tylko prawdę. Urwał i zaczął wytrząsać popiół z fajki, jak gdyby chciał w ten sposób położyć nacisk na ostatnich słowach. A gdy napełnił ją świeżym tytoniem, Langdon odezwał się. Jak sądzisz, czy ten wielki niedźwiedź, którego ścigamy, jest łowcą grubego zwierza? Nie wiadomo, odparł przewodnik. Wielkość nic tu nie znaczy. Znałem raz niedźwiedzia mało co większego niż zwykły pies, a polował na barany i karibu. W tych górach co zimę setki zwierząt zamarzają na śmierć, a gdy śnieg zejdzie, niedźwiedzie pożerają padlinę. Taki niedźwiedź jest też mięsożerny, ale nie można go przecie nazwać łowcą grubego zwierza. Czasami grizzly rodzi się mordercą, czasami staje się nim tylko przypadkiem. Ale to, co raz zabije, będzie już potem zabijał stale. Kiedyś, siedząc na zboczu góry, widziałem, jak kozica wpadła niemal między łapy dużego grizzly. Niedźwiedź ani drgnął, ale koza oszalała ze strachu, biegła prosto na niego. Więc zabił ją. Był potem wielce zdziwiony i dobre pół godziny obwąchiwał martwe zwierzę, nim wreszcie począł je szarpać. Po raz pierwszy zakosztował wtedy świeżego mięsa. Ponieważ nie zgładziłem go, więc pewien jestem, że stał się odtąd łowcą grubego zwierza. Przypuszczam jednak, że wzrost i tusza coś tu znaczą, odezwał się Langdon. Sądzę, że mięsożerny niedźwiedź jest zawsze większy
i silniejszy niż wegetarianin. Oto masz możliwość zapisania paru ciekawych spostrzeżeń, uśmiechnął się Bruce. Dlaczego we wrześniu, kiedy jedynym pożywieniem niedźwiedzi są jagody, poczwarki i mrówki, stają się one tak tłuste, że ledwo mogą chodzić? Czy utyłbyś od dzikich porzeczek? Dlaczego niedźwiedź rośnie tak szybko w czasie snu zimowego, chociaż przecie nie je nic w ciągu 4 czy 5 miesięcy? Małe rodzą się zazwyczaj w czasie zimy, kiedy matka jeszcze śpi, kiedy odbyła dopiero 2/3 snu. W tym śnie karmi je jednak miesiąc, czasem 2. I dlaczego niedźwiadki przychodząc na świat są tak maciupkie? Mój przyrodnik zaśmiał się, gdym powiedział, że grizzly po urodzeniu jest mało co większy od nowonarodzonego kociaka. Należy do nielicznych głupców, którzy nie chcą się niczego dowiedzieć. A jednak nie można go całkowicie potępiać, wtrącił Langdon. Przed 5 laty jeszcze ja także bym ci nie uwierzył. Dopiero gdyśmy znaleźli niedźwiadki w Athabasca. Jeden ważył 11 uncji, a drugi 9, pamiętasz? I urodził się przed tygodniem, a niedźwiedzica ważyła 800 funtów. Palili czas jakiś milcząc. To jest niemal niewiarygodne, zaczął Langdon. A jednak prawdziwe. I nie jest to kaprys natury. Gdyby niedźwiadki przychodziły na świat stosunkowo tak duże jak kocięta, to niedźwiedzica nie mogłaby ich wykarmić, sama przez czas dłuższy nic nie jedząc i nie pijąc. Wydaje mi się natomiast, że zakradł się do tego prawa jeden błąd. Dorosły czarny niedźwiedź jest o połowę mniejszy niż grizzly, a świeżo narodzone czarne niedźwiedziątko jest o wiele większe niż noworodek grizzly. I to dlaczego, do diabła? Bruce roześmiał się wesoło. Ach, Jimmy, to przecież takie proste, wykrzyknął. Przypomnij sobie, jak w zeszłym roku zbieraliśmy w dolinie poziomki, a w 2 godziny później, nieco wyżej, obrzucaliśmy się śnieżkami. Im wyżej w górach, tym chłodniej. Dziś mamy 1 lipca. Ręczę, że mógłbyś zamarznąć na śmierć na jednym z tych szczytów. Czarny niedźwiedź zimuje w dolinach, a grizzly na wyniosłych zboczach. Podczas gdy wokół legowisk grizzly śnieg leży już wysoko, czarny niedźwiedź znajduje dostateczne pożywienie w głębokich dolinach i niżej położonych lasach. Zasypia o tydzień lub 2 tygodnie później niż grizzly i budzi się także wcześniej. Gdy włazi do nory, jest tłustszy. Gdy wyłazi, jest mniej wyczerpany. Niedźwiedzice mają więcej sił i łatwiej jest im wykarmić małe. Trafiłeś w sedno, wykrzyknął zachwycony Langdon. Że też nigdy nie przyszło mi to do głowy. Przewodnik odparł. Człowiek nieraz nie domyśla się wielu rzeczy, choć je ma tuż pod nosem. Tak jak dopiero co mówiłeś, człowiek uważał myślistwo za piękny sport, aż tu przekonuje się, że polowanie nie zawsze polega na zabijaniu, ale często na darowaniu życia. Któregoś dnia 7 godzin leżałem na szczycie góry i obserwowałem skoki stada baranów. Dało mi to większą satysfakcję, niż gdybym wystrzelał całą gromadkę. Umilkł, wstał i przeciągnął się, co o wieczornej porze oznaczało zawsze, że chce pójść spać. Śliczną będziemy mieli jutro pogodę, rzekł ziewając. Spójrz, jak bieleje śnieg na szczytach. Bruce? Co? Ile może ważyć ten niedźwiedź, którego ścigamy? 1200 funtów, może trochę więcej. Nie miałem przyjemności widzieć go z tak bliska jak ty. Gdybym był wówczas na twoim miejscu, już byśmy dziś suszyli jego skórę. Jest w pełni sił, prawda? Ma 8 do 12 lat, sądząc z tego, jak biega po skałach.
Stary niedźwiedź ma mniej sprężyste ruchy. Czy polowałeś kiedy na bardzo stare niedźwiedzie? Ojej, na takie nawet, co powinny już były chodzić o kulach, a potraciły zęby ze starości, mówił Bruce, rozsznurowując buty. Ileż lat mógłby mieć? 30, 35, a może nawet 40. Dobranoc, Jimmy. Dobranoc, Bruce.